Suwalski Ośrodek Kultury zaprezentował swoje propozycje na tegoroczne lato. Oferta jest na tyle szeroka i różnorodna, że z pewnością każdy znajdzie w propozycjach kulturalnych coś dla siebie. Jeszcze w czerwcu na scenie głównej Suwalskiego Ośrodka Kultury prawdziwa perełka. Czeka nas znakomity spektakl taneczny Pawła Urbanowicza w Suwalskim Ośrodku Kultury 29 czerwca. Serdecznie zapraszam, to stypendysta prezydenta miasta Suwałk. Lorem Ipsum to autorski spektakl teatru tańca traktujący o poczuciu niespełnienia, które może być przyczyną ekstremalnie silnych uczuć i namiętności. Wstęp na dzisiejszy spektakl jest bezpłatny. W lipcu poza czterodniowym blues festiwalem muzycznym wydarzeniem będzie koncert zaplanowany na 22 lipca. Bohaterką wieczoru będzie Nula Stankiewicz. Dla wielu Suwałczan po prostu Ania Stankiewicz. Wokalistka od lat współpracująca z Januszem Straublem. Przygotowała przepiękny, liryczny program. Koncert odbędzie się w Suwalskim Ośrodku Kultury. To są piosenki Agnieszki Osieckiej. Oczywiście nie zabraknie Janusza Straubla i całego zespołu. Kolejny lipcowy weekend upłynie pod znakiem Jarmarku Folkloru. Wibrujące spódnice ludowe z Suwalszczyzny i nie tylko, bo i z województwa świętokrzyskiego będziemy mieli gości z Litwy i Białorusi. Przez 2 dni będziemy prezentowali kapele, zespoły ludowe, ale również wyroby pogranicza, które cieszą się naprawdę wielkim powodzeniem. Trudno wyobrazić sobie lato w Suwałkach bez Filharmonii AUKSO. W tym roku również będziemy gościć Marka Mosia i jego muzyków. Po AUKSO kolejne gwiazdy. Kasia Moś, Pektus, Natalia Schredel, Mrozu, a w międzyczasie jeszcze pomiędzy koncert znakomity Moc przyciągania niepodległej, koncert w ramach cyklu na dywaniku Marii Konopnickiej zespołu Free Stage Band z Suwalskiego Ośrodka Kultury. Szefem kapeli jest Paweł Bydelski. Suwalski Ośrodek Kultury nie pominął w wakacyjnych planach milusińskich. Przygotowano dla nich cykl różnorodnych zajęć warsztatowych. Nazwaliśmy ten cykl zajęć Odkryj swoje pasje. Suwalski Ośrodek Kultury jest niezwykle przyjazną placówką do tego typu zajęć. Nasze pracownie plastyczna, teatralna, muzyczna, taneczna i rękodzieła ludowego zapraszają wszystkie dzieci, które spędzać będą lato w mieście, żeby odwiedzili nasze pracownie, żeby wzięli udział w zajęciach przygotowanych przez naszych instruktorów. One są arcyciekawe. Tu można odkryć swoje pasje, odpoczywać przy sztalugach, tańczyć, próbować śpiewać, bawić się z instrumentem. I te zajęcia każdego dnia rozpoczynają się od godziny 11 i przez całe wakacje naprzemiennie w różnych pracowniach będą trwały. Nie sposób wymienić pełnej oferty. Warto zatem śledzić bieżące informacje o propozycjach SOKU na jego stronach lub w naszym magazynie Teraz Kultura.